Witam! Dzisiaj krótka aktualizacja mojego akwarium. W zeszłym roku, w miesiącu wrześniu, skalary, które miałem wcześniej, skalary Peru, pojechały w dobre ręce. W ich miejsce przyjechały dyskowce, ale nie te wszystkie, tylko część z nich, tak jak ten Red Turkus te returkusy, ten pigeon. Później w styczniu tego roku y, przyjechały te mniejsze ryby. Ten y, złoty leopard, ten leopard, y, no, blue diamondy, Ten i tamten. Także y, postanowiłem pójść y, zupełnie w dyski. A tak jak zresztą zawsze, bo już od wielu lat y, zawsze te ryby mnie fascynowały i trzymałem je już y, też kilka lat z przerwami. Y, do towarzystwa dokupiłem kilka kirysów, tam jakiś z tyłu, kirys czarny tutaj kirysy y, też inne odmiany, nie pamiętam jak one się dokładnie już tam nazywają, bo tych kierysów wiadomo jest bardzo dużo. To chyba szmaragdowy kierys. Tak, tu mam dwa te właśnie szmaragdowe. Ze starej obsady zostały rodostomusy. Są jeszcze otoski, ale ich tutaj teraz nie widać. Kolega polecił mi jeszcze, abym dokupił sobie kilka ślimaków, helmetów. Też ich nie widać, ale widać i dobrą robotę, ponieważ tak jak tutaj Państwo widzicie, na górnym tym korzonku jest taki jasny placyk, no to jest właśnie jego robota, nocna robota. Właśnie podoba mi się to, że ten ślimak fajnie czyści te elementy drewniane, nawet może nie drewniane, a, a czyści jeszcze kawałki, o tu jak tutaj te białe, Białe placki na tym kamieniu to też jest, świadczy o tym, że to jest jego robota. Tutaj na tym korzonku, który fajnie zarósł, znaczy no fajnie zarósł glonem, troszeczkę zarósł, tak, ale widać, że tutaj odwiedzony był przez tego ślimaka. Ma mi chyba trzy sztuki, ale zastanawiam się, właśnie, może więcej ich dokupię. No bo akwarium jest troszeczkę obszerne, to zanim oblecę, wszystko troszeczkę czasu minie. Jak to z glonami bywa. Glony zawsze były, są i będą, także miałem kilka przygód po drodze z glonem zielonym, nitkowatym, z krasnorostem, który chyba był jednym z najgorszych moich glonów, ale chemią troszeczkę musiałem im pomóc. Udało się. Także jak zmieniałem manżację, to oczywiście wielkie czyszczenie było tych wszystkich korzeni. Yy, polecam yy, po prostu yy, ten aldehyd na krasnorosty nalać sobie na gąbkę i gąbką takie namoczki robić yy, korzenie tam gdzie są te skupiska yy, tego krasnorostu po prostu yy, moczyć wypala świetnie wypala świetnie yy, korzeń wsadzony do akwarium z powrotem po tygodniu nie posiada żywego glona, po prostu ten glon jest sztywny, po prostu jakby, jakby z kamienia można by tak to było nazwać. Także całkowicie obumiera. Ale lepsze właśnie są takie namoczyny gąbką, niż takie iniekcje jakimś tam igiełką, gdzie tam kilka już takich filmów też oglądałem. No też polecam taką metodę, bo jak ktoś po prostu nie ma innej możliwości, bo na przykład korzenie są na stałe, wsadzone i nie można ich wyjąć. Znaczy wyjąć można, tak, ale trzeba byłoby całe podłoże wypatroszyć, no a lepiej podłoża nie ruszać. No to jak ktoś ma taką możliwość, tak jak ja, wyjęcia sobie swobodnego tych korzonków, no to można sobie zrobić taką metodą. Eee, poza glonami. To jeszcze miałem tego Anubiasa no, takiego w takiej dość już rozrosłej formie. No, miał za 40 cm w sumie na jednym pędzie, ale postanowiłem go po prostu poobcinać. Chyba zrobiłem z niego 5 czy 6 sadzonek. Eee, no ale również był zaatakowany przez, przez glon. No to dużo liści po prostu mu odpadło. Część powycinałem, eee, le, część po obumierała, obumarła. Ale jak widać wypuszczają po prostu młode, świeże, zielone listki, tak jak tam. Tutaj widać nowy pęd. Na tym anubiasku tutaj też nowy pęd. Mam nadzieję, że po prostu to wszystko fajnie ruszy i będzie jakiś fajny efekt za niedługi czas. Także dokupię sobie jeszcze jedną grzałkę, bo Zasada jest taka, że trzeba mieć te dwie grzałki, jedna strzeli, a już mi ostatnio jedna yy, jeszcze była na gwarancji, po prostu się zepsuła, odesłali mi zupełnie nową, także no, póki co nic się więcej nie przytrafiło, ale lepiej mieć te dwie. Co do ryb, no z rybami, jak to z dyskowcami, trzeba po prostu mieć zawsze jakiś lek pod ręką. Profilaktyka jest tutaj najważniejsza. Metronidazol chyba najlepiej się sprawdza. Ostatnio nawet kupiłem takie metro dla psów. Fakt że wypełniacz, który jest w tych tabletkach, no mocno zabrudza akwarium, ale początkowo właśnie wrzucałem bezpośrednio do zbiornika. Ale kolejne dawki, jak zobaczyłem, co się dzieje, po prostu był w takim białym pyle cały zbiornik, to rzucałem do SAMPA. Także kolejne dawki szły do SAMPA. Takie podstawowe, profilaktyczne, może nie leczenie, ale zapobieganie. Wyglądało w ten sposób, że co drugi dzień dawka 8 gramów, jak na to akwarium, była zastosowana tylko na noc. Mówię jak, jak wiadomo, metronidazol działa tylko przez 8 godzin i najlepiej, gdy nie ma kontaktu ze światłem. Także polecam wszystkim wrzucić sobie właśnie po wygaszeniu lampy, Metro do Baniaka, w ogólnym jak najbardziej się to sprawdza. Nie trzeba tutaj ryb stresować dodatkowo, wyławiać. Także mm, jakoś biologia specjalnie też nie, nie, nie cierpi, a ryby są wyczyszczone. Także co trzy miesiące, chcąc, nie chcąc, trzeba ryby po prostu odrobaczyć. No i tyle w tym temacie. Yy, będę jeszcze robił yy, tutaj na górę, na, na tą koronę, czyli wewnątrz do tej ko korony. Taką zabudowę, <coughs> ponieważ żeby ta poświata się tutaj na sufit nie rzucała, to będzie taka jeszcze dodatkowa zabudowa. Tam może jakieś dodatkowe oświetlenie. Ale jakby to robił tą budowę, to zrobimy z synem dodatkowy film z tego projektu. Także może niebawem się pojawi. Póki co to by było na tyle. Dziękuję. Cześć.